Grand Prix, to z Kriszy Łagudy ust padło, więc trzymamy go za słowo. Dostaliśmy jakieś takie informacje kuluarowe, że Dawid jeździ na dużo gorszym sprzęcie, przynajmniej teoretycznie od Emila, od Nikiego Pedersena, no, zapewne. Nie widać tego na torze. Nie widać, radzi sobie naprawdę wyśmienicie i mam nadzieję, że po prostu ta klasyfikacja końcowa ustali się mniej więcej sprawiedliwie, że znajdzie się chociaż trzecie miejsce dla tego podium, sympatycznego, tak? Zawodnika, ale oczywiście nie odbieramy mu szans, bo ma równe po prostu szanse jak każdy inny zawodnik po 25% na zwycięstwo. Pierwsze pole, być może okaże się to po prostu zagraniem na miarę pierwszego stopnia podium. Także przypomnijmy jeszcze raz ustawienie. Na starcie w czerwonym kasku Dawid Stachyra, w niebieskim Niki Pedersen, w białym Janusz Kołodziej, spod bandy Emil Sajfutdinow. Cała czwórka już w zasadzie wie, o co jedzie. Nie trzeba nikogo specjalnie motywować. Pierwsi uczestnicy finałowej gonitwy już na torze, a konkretnie pod taśmą maszyny startowej jako pierwszy podjechał Emil. Pierwszy odchodził od wyboru pierwszy pól. Pierwszy podjechał pod taśmę. Czy stanie na tym stopniu oznaczonych cyfrą 1? No za chwileczkę się o tym przekonamy. Jak dobrze pamiętasz, są zawodnicy, którzy mają takie swoje gierki, że ostatni ustawiają się pod taśmę. Swego czasu Sławek Drabik. Teraz zauważyłem Daniela Nermarka. Również lubi odjechać przed startem. Także no tutaj w głowie naprawdę tych zawodników. Fajna i groźniejsi chyba najmocniejsi tacy w tej fazie. Niki Pedersen i Emil Sajfutdinow. Niki też nie jechał tego biegu eliminacyjnego. No nie wiem. Właśnie, który troszeczkę było równanie. Ja też tak szukam takich różnych rzeczy. Który z tych zawodników ma największą wiedzę na temat stanu tego toru aktualnego? Jest trochę chłodniej. Trzeba też pewnie zrobić korekty w sprzęcie. Myślę, że Janusz Kołodziej ma największą wiedzę. Jest najbliżej, bo startował jako ostatni. No i też psychicznie jest mocno podbudowany, bo zrobił fajną szarżę i dał tutaj wielką radość kibicom, pokazując prawdziwy żużlowy koszt. Ale wracamy pod taśmę. Dawid Stachyra, Niki Pedersen, Janusz Kołodziej i Emil Sajfutdinow. Wielki finał pierwszego międzynarodowego pucharu o prezydenta miasta Częstochowy. Niki Pedersen po starcie już w przodzie. Dawid Stachyra jak na razie idzie drugi, a trzeci próbował napędzać się po zewnętrznej Emil Sajfutdinow. Ci dwaj najlepsi po rundzie zasadniczej jak na razie na prowadzeniu. Stachyra i Pedersen prowadzi Niki. Drugi Dawid Stachyra, ale już tam po zewnętrznej szaleje Emil Sajfutdinow. No i tam chyba wyprzedzi Dawidowa, tak jest. Już drugi pytkoszczanin Emil Sajfutdinow goni Nikiego Pedersena, ale Stachyra też tutaj jeszcze nie ułatwia tego zadania. Wywoływany przeze mnie Kołodziej jako człowiek, który zna tajniki tego toru najlepiej, jak na razie musi walczyć o jeden punkt z Dawidem Stachyrą. Czy będzie tutaj jeszcze szansa dla Kołodziego? Prowadzi Pedersen, drugi Emil Sajfutdinow, trzeci Dawid Stachyra, no i czwarty Janusz Kołodziej. Dawid Stachyra już rozpoczyna obronę tego trzeciego miejsca. Chce się zmieścić na podium. On już nie szarżuje. Dla niego ważne jest to, żeby tutaj tego Janusza Kołodzieja gdzieś tam na koniec dowieść na tym trzecim miejscu. I to się właśnie Lublinianinowi udaje. Gratulujemy zwycięzcy, Niki Pedersen. Czyli można powiedzieć, że turniej ułożył się wybitnie sprawiedliwie. Niki Pedersen, pierwsze miejsce po turnieju zasadniczym, 13 punktów, najszybszy również w wielkim finale, ale poruszyłeś tutaj właśnie kwestię, którą można powiedzieć troszeczkę o niej zapomnieliśmy wcześniej, ten wyścig barażowy. Może to nie był, że tak powiem, handicap dla Dawida Stachyry, który miał ten bieg straty i dał się wyprzedzić Emilowi. Natomiast bardzo dobra postawa Emila i Drodzy Dawida Państwo, Stachyry. Gratulujemy Nikiemu Pedersenowi zwycięstwa w dzisiejszym turnieju o Puchar Prezydenta Miasta.